Dzień dobry, Misie Pysie, na kolejnym odcineczku! Dokładnie tak, wyślijmy to w tym momencie, moi drodzy. Niech i Discord się w tym momencie z nami przywita. Siemka, hej, idziemy, dobry, hej, 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 dzień dobry wszystkim. W tym momencie wszyscy bardzo ładnie się z wami przywitali, a Discorda macie w opisie tego filmu. Pamiętajcie, moi drodzy, od teraz komentujemy filmiki, które są jakoś tam związane z kanałem, więc jak dodajecie filmik, wpiszcie w tytuł hashtag Urhara, żebym mógł to faktycznie zobaczyć. Widzę, że tutaj jakiś jest 21 godzin temu. Boję się w to wszystko wchodzić. Tutaj 22 godziny temu. Naprawdę boję się w te filmiki wchodzić. Domyślam się, że spotkam się z niemałym cringe'em. Przypominam również o zostawieniu tej super łapki w górę. Jeśli czekaliście na ten odcinek z Gacha Life i chcecie ich więcej, więcej i więcej, to wbijajcie dużo, dużo, dużo łapek w górę. Super by było, gdybyśmy przebili poprzedni odcinek. Tymczasem zaczynamy. Koszmar Urhary. A czemu pan Misio nie ma szat Akatsuki? Zakładaj to, pani Misiu. Muszę nagrać Yandere, powiedział Urhara, trzymając pana Misia. Dobra, spadaj, panie Misiu. Dlaczego? Teraz wyczaruję biurko i kompa. Co wy macie z tym czarowaniem laptopów, czarowanie komputerów i tak dalej? Ja naprawdę jak siadam do nagrywania, to nie czaruję tych rzeczy, one sobie leżą jakiś metr od mojego łóżka. Pan Misio płacze oczywiście na podłodze. Okej, okay, usiadłem obok biurka. Zajebiście po prostu usiadłem. Powiem ci, Urhara 10 na 10. Senpai, nie odrzucaj pani Yandere. To przez ciebie, pani Misiu. A jeszcze wstałem i go kopnąłem. Czuję cringe oglądając to tak z boku. Z buta wjeżdżam, powiedziała mi. Nie wiem, kim jest mi i dlaczego ma placka na łbie. Okej, okay, i z buta wjechała. Z buta wjeżdżam. Okej, okay, no tak, no wiem, że z buta wjeżdżasz. Jesteś aresztowany za bicie pana Misia. Dobra. Jak możesz bić mojego senpaja? Powiedziała Natsuki, która zjawiła się z lewej strony mojego pokoju. Urhara, help! Walnęłaś mi kopala w łeb, po czym prosisz mnie o pomoc? Ty się dobrze, koleżanko, czujesz? Najpierw mnie bijesz, a teraz prosisz o pomoc? No właśnie, właśnie. O, jakaś garstka logiki. Najpierw mnie bijesz. No a właśnie, to jest samo, co w tym momencie powiedziałem. A sam na mnie stoisz! Powiedział pan Misio, który nagle stał się jeszcze większy. Teraz dostaniesz! Pani Misiu, możesz zdjąć te hasze i przestać gwiazdożyć. Już wystarczy, że założyłem ci szatę Akatsuki. Powinno ci tyle wystarczyć. No, no tak, no kopiesz mnie. No widzę od 5 sekund, że próbujesz mnie kopnąć. No kopnij mnie. Ej, zatrzymało się coś? Nie, no. Okej. Okay. A, dużo dni później. Dobrze. Po czym zdechłem. Fajnie, 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 fajne rzeczy mi życzycie. Nie ma co. Czemu ja tu jestem? Zdechłeś, Urhara. A na koniec pozdrawiam Urharę. Ja też cię pozdrawiam, koleżanko. I podładuj sobie, bo masz tylko 25% baterii. Życie Urhary, odcinek czwarty. Dlaczego odcinek czwarty? Później. Nie, 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 nie. To jest dopiero trzecia sekunda. Właściwie od pierwszej sekundy. Jak później? Ja w tym momencie włączyłem. Czy ja trafiłem na koniec internetów? Magiczne misie? Nie mam różowego pana misia, ale chciałbym. Gdzie ja trafiłem? Trafiłem na koniec całego internetu. Na koniec, koleżanko, jak wpisuję sobie tego jakiś tekstior, to ci wyskakuje czerwona fala, że jest no. Jeśli nie, później znowu. Jeśli ci nie wyskakuje czerwona falka w gacha, to warto napisać sobie wszystko, co chcesz w tej historyjce, nie wiem, na Messengerze czy gdzieś tam, gdzie by wyskoczyła ci ta falka, żeby spróbować, zanim zmontujesz filmik, czy wszystko jest odpowiednio ortograficznie napisane. Naprawdę, jakoś, wiesz, zrobić taki research, sprawdzić dwa razy. Na koniec tego odcinka pokażę wam coś ładnego. O, tu bez błędów. No, pokaż mi coś ładnego. Mamy koleżankę z haszczem, a drugą z ramenem na głowie. Dlaczego by nie? Dlaczego nie dać by ramenu komuś na ryj? Widziałem placki, widziałem haszcze, ale jeszcze nikogo z kluskami na łbie. Naprawdę, pierwszy raz kluski na łbie widzę. Napiszcie w komentarzu, czy chodzicie z kluskami na łbie. Nie wiem, może to ja totalnie się teraz nie znam na tym, co jest aktualnie popularne. Urhara, tortury pana Misia. To ma 8 sekund tylko. Pan Misio jest... pan Misio jest na krześle? Ja go biję, oblewam wodą i ktoś po nim skacze. Co by było, gdyby pan Misio zamienił się w Taigę? Dobra, mamy Urharę, które gra w Doki Doki. Na razie ładnie jest to zrobione. Panie Misiu, co ja powiedziałem do Misiaka? Panie Misiu, co ty chcesz? Panie Misiu, tak nie miało być. Help, help, powiedział pan Misio.
O nie, i znowu trafił na podłogę. Rano, co ja w tym momencie robię? Dobra, pan misio do mnie podchodzi. Zamienił się w Taigę. Taiga! Jesteś na odcinku w końcu, Taiga. Czy to ty, senpai? Nagle Urhara zrobił się czerwony. Przyniosłam ci... Co mi przyniosłaś? Czekaj. Co mi przyniosłaś, Taiga? No nie, Taigę muszę wysłać, żeby słownika się nauczyła. Ale dobra, to może być literówka zwykła, to tutaj nie ma co się czepiać. Dobra, przyniosła mi taco. Chyba taco, nie? Po czym zjadłem taco. Uśmiechnąłem się. Przepyszne. I poszliśmy, możesz... Taiga, pamiętaj, ja będę bardzo zachwycony, jakbyś tak wstała i mi przyniosła taco. Wiem, że to jest niemożliwe i prawdopodobnie gdyby pan misiak i Taiga się zaczęły ruszać, przynajmniej jak ja bym widział, że się ruszają, to zawieźliby mnie w kaftanie i koniec z nagrywaniem jakichkolwiek odcinków. Jest Urhara i Taiga, którzy się całują i wygrałem. Dlaczego? Dlaczego wygrałeś? Bo się zamieniłeś i mnie pocałowałeś? A, tutaj jest życie Urhary, odcinek trzeci, pierwszy i... Pierwszy i trzeci. Gdzie jest drugi? Tutaj jest czwarty. Drugiego widzę nie ma. Obejrzę ten pierwszy, ale się boję. Śni o kalesonach. Nie śni o kalesonach, spokojnie, mogę was zapewnić. Dzisiaj na przykład, moi drodzy, śniło mi się, że latałem. Naprawdę to jest cudowne. Sen o lataniu. Napiszcie też w komentarzu, czy wy o czymś dzisiaj śniliście. Tylko do pewnego momentu niestety był taki szczęśliwy ten sen, ponieważ później trafiłem do jakiegoś dziwnego obiektu, który wyglądał jak moja szkoła z gimnazjum sprzed... Nie wiem, chyba 9 lat. I w tym obiekcie działy się naprawdę bardzo złe rzeczy. Nie wiem, chodziły jakieś kurde maszkary, próbowali zrobić mi dosyć mocną krzywdę, uciekałem. Dziwne to było, naprawdę nie polecam nikomu takich snów. To o lataniu było zajebiste, natomiast nie wiem dlaczego spośród tych wszystkich budynków, które widziałem, musiałem wlecieć akurat do czegoś takiego. Szukali mnie, próbowali mnie schwytać. I się obudziłem. I tak właściwie cały mój sen wyglądał. Nie wiem, dlaczego o tym teraz powiedziałem. Miałem taką po prostu ochotę. Tymczasem przejdźmy dalej do tego życia Urhary. Jakie mam życie, koleżanko? Powiedz mi. Na razie po prostu stoję i się ubieram od chyba minuty. Nie, od 20 sekund. Dobrze. Przepraszam. Nie będę przesadzać. Pan misio jest ubrany. Dobra. Nie, no dobra, już to przegięcie, do ile? Ja się tyle nie ubieram. Dobra, buty założyłem, zajebiście, moi drodzy, mamy progres. Mamy progres, są buciki, ruszyłem się, tak. Dobra, dojdziesz do komputera. Tak, doszedłem do komputera po 45 sekundach. Nagrywa Yandere. Jest, mam kalesony, ale nie podniósłbym tego krzesełka. Znaczy podniósłbym i połamał sobie kręgosłup. Nareszcie, wow, kalesony. Pan mi się płacze i ma jakiś szklany stolik? Panie misiu, daj mi tu sepnia. Nie wiem, czym jest sepnia. Chyba senpai. Jest, mam nawet senpaja. Po czym przyszedł jakiś ziomek, który jest ultra zdziwiony. Przepraszam, to mój senpai. Żegnam. Okej, i zabrała go. A ja pokazałem jęzor, który wygląda jak kotlet schabowy. A nie, to czekolada. Jęzor jak kotlet. Dobra, to czekolada, okej. I koniec. Jeśli chcecie kolejny odcinek życia Urhary, zostawcie łapkę w górę. A to całe moje życie, tak? Śniło mi się coś, wstałem, ubierałem się i nagrałem Yandere, tak? I to jest cały mój dzień, tak, koleżanko? A gdzie jedzenie? A dobra, była czekoladka. I oglądanie anime. Kiedy Urhara wylosuje kalesony. Aj, jak wy cały czas o tych kalesonach. Dobrze, widzowie, losujemy kalesony z panem misiem. Po czym co? Dlaczego to jest Hansuka, a nie Urhara? Widzowie, robię na chwilkę pauzę, za chwilę wrócę. I co będę robić przez tę pauzę? Będę tańczyć? Okej, wracając do filmu. A robię tak bardzo często, robię tak. Kiedy Urhara nie wylosuje kalesonów. A teraz losujemy. I robię na chwilę pauzę. A nie, to wtedy pauzy nie robię. Po prostu A nie, monitora to nie zniszczyłem. I kurde, ściany też nie. Nie, aż tak to nie, co najwyżej kurde. Nie wiem, chyba szklankę kiedyś stukłem albo coś takiego. Ale nic poza tym. Rip Urhara. To zajebiście mnie postrzegacie. Po prostu zajebiście. Zemsta pana misia, w jaki sposób ty chcesz się na mnie zemścić? Kalesony w końcu. Dziś się zemszczę, w jaki sposób pani misiu się zemścić? To co najwyżej możesz sobie po prostu siedzieć na dupie i ty... Co? Znęcałeś się nade mną, teraz ja poznęcam się nad tobą, bo pan misio stał się demonem. O nie, pan misio się zamienił miejscami.
To w sumie możemy tak zrobić. Siedziałbym na dupie cały dzień. Za to rzucę tobą, pani Urharo, bardzo, ale to bardzo mocno. Chociaż w sumie i tak siedzę na dupie. Przecież youtuberzy i tak siedzą tylko na dupie. Zostaniesz tam do końca odcinka. Jak to boli! Rozumiesz, co ja czułem przez całe życie? Przepraszam. Ty? Ty przepraszasz? Uspokój się, proszę! Wróć nas do normalności. Nigdy! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem pan Misia, to moi drodzy, kolejny odcinek z komentowania Gacha Life. I tak jak wam obiecałem, jeśli będzie coś nielogicznego, rzucę panem Urharo. A znając Gacha Life, będzie dużo nielogicznych rzeczy. Dużo nielogicznych rzeczy i dużo cringe'u jest w Gacha Life. Oczywiście nas jak mnie swędzi. I pan Urharo dużo razy oberwie, a ja oczywiście wyję. Co się będzie działo dalej z Urharo? Czy ktoś go uratuje? Raczej nie. Po prostu będą mną rzucać I tak będzie wyglądać cały czas. Odpowiedź w następnej części, okej. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i widzimy się w kolejnym odcinku z Gacha Life. Pamiętajcie, hashtag Urharo w tytule, żebym widział te odcineczki, żebym mógł je znaleźć. Przy okazji również przypominam o możliwości wspierania kanału. W opisie tego filmu niebieski guziczek wesprzyj. Każdy ze wspierających dostaje przeróżne bonusy, a ja dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym, w szczególności Asax, Roxana, Nohej i Kapelan. Dziękuję ślicznie za wsparcie kanału. Tymczasem trzymajcie się. Hejos!